Pani marszałek, Wysoka Izbo. Otóż, panie ministrze, ja bym poparł reformę, ale przede wszystkim reformę Ministerstwa Sprawiedliwości. Tam u was jest potrzebna reforma i to bardzo, bardzo głęboka. Dlaczego o tym mówię? Otóż miałem wystąpienie do pana ministra sprawiedliwości z prośbą, aby w ramach swoich kompetencji przyjrzał się dwóm sprawom. Jedną w sądzie w Poznaniu, drugiej w sądzie w Warszawie. Otóż i co otrzymuję, jaką odpowiedź? Otóż otrzymuję odpowiedź, że pan minister sprawiedliwości nic nie może. No więc skoro pan minister sprawiedliwości nie może się przyjrzeć, czy sąd wyznacza sprawy, a jeśli nie, to z jakiej to przyczyny? Jeżeli nie może zapytać prezesa sądu, co się dzieje w takiej czy w innej sprawie, to ja przepraszam, po co wy tam jesteście w ogóle? I dostaję podwójnie, dwukrotnie taką samą odpowiedź z pouczeniem, że moje wystąpienie, że wystąpienie ewentualne wpływałoby na wyrok w danej sprawie. Ja o nic takiego, panie ministrze, nie występowałem. Mnie chodziło tylko o to, aby nie doprowadzać do sytuacji takiej, że kobiecie 12 lat temu ukradziono dowód osobisty, sąd wydał wyrok, nie mógł jej poszukać miejsca zamieszkania, ale komornik sądowy bardzo szybko ją poszukał. No tak nie może działać wymiar sprawiedliwości. I o to mi tylko chodziło, żebyście się przyjrzeli tej sprawie. A pan, nie pan, tylko ktoś z pana resortu odpisuje na moje wystąpienie, że wy w tej sprawie nic nie możecie i że to byłby to nacisk taki czy inny. To jest nieporozumienie i dlatego, panie ministrze, trzeba się przyjrzeć tej kwestii i zobaczyć, jak, co się wreszcie w tych sądach dzieje, jak funkcjonują te instytucje. To, co do tej pory się dzieje, jest nie do zaakceptowania. Klub Sojuszu Lewicy Demokratycznej powiedział następujące słowa, że nie poprze uchwały Senatu w tej sprawie. Też jestem za tym dwoma rękami, ale proponowałbym, żebyście na reformę w sądownictwie rozpoczęli od tego, co się dzieje w Ministerstwie Sprawiedliwości. Dziękuję bardzo.